Siemaneczko moi drodzy, tutaj Wojtek z kanału Do Roboty. Ja nie wiem jak takimi hantelkami ćwiczyć, jeśli wy nie wiecie, albo jeśli wiecie, ale chcecie powiększyć swoją wiedzę na temat ćwiczeń tężyzny fizycznej, to zobaczcie ten materiał, bo przedstawimy dzisiaj pracę trenera personalnego online. Razem z Maksymem z kanału Maksymalnie pokażemy jak taki zawód się wykonuje przez internet. I pamiętajcie, jeśli chcecie kupić sobie hantelki albo jakiś inny sprzęt na AliExpress, to tylko do 30 kwietnia jest aktywny mój kod Wojtek10 dla wszystkich nowych użytkowników. 17 zł rabatu przy minimalnych zakupach za 20 zł, więc takie hantelki albo cokolwiek może być wasze. A ja biorę się za rozgrzewkę i za robotę. No to jesteśmy trochę mocno ograniczeni. Tak, mogłeś też z synem poćwiczyć na przykład. Samo to, że siedzę u siebie w domu i siedzę na kanapie jest już nietypowe, a za chwilkę nietypowe będzie to, że mój gość, czyli Maksym z kanału Maksymalnie połączy się ze mną online. Właśnie będę zdzwaniał się z Wojtkiem, żeby opowiedzieć mu o tym, jak wygląda moja praca w aktualnym czasie. Na co dzień pracuję na siłowni, na co dzień opiekuję się moimi podopiecznymi. O tej pracy opowiem Wojtkowi. Siema Maksym z kanału Maksymalnie. Siema Wojtek z kanału Do Roboty, tutaj Maksym z kanału Maksymalnie. Dzisiaj opowiesz mi i moim widzom, jak wygląda praca trenera personalnego w takich dziwnych warunkach, czyli w domu. No właśnie, rzeźbę trzeba robić, masę też, więc myślę, że o tym mi i naszym widzom dzisiaj opowiesz, jak taki zawód wygląda i jak można się przygotować do tego wszystkiego w domu. Od czego w ogóle taką pracę zaczynasz? Jak to wygląda? Ja jestem powiedzmy twoim klientem, ty jesteś moim trenerem i dietetykiem, więc od czego zaczynamy? Przede wszystkim musisz być zdecydowany. Jak do mnie piszesz, znaczy, że chcesz coś zmienić. Ludzie bardzo często piszą do mnie, ponieważ szukają motywacji przede wszystkim. Na samym początku przeprowadzam krótką rozmowę, poczynając od tego, co chcę zmienić tak naprawdę. Co ode mnie? No to wtedy proszę o maila i na maila wysyłam ankietę. Taką samą ankietę wyślę do ciebie, dzięki której będę w stanie ułożyć odpowiednio dopasowany plan pod daną osobę. Tak to wygląda. No dobra, czyli dzisiaj Maksym wysyłasz mi maila, nie przedłużając już dzisiaj czasu, bo jest już 21, dzisiaj musimy się sprężyć, żeby odpowiedzieć na pytanie i żebyś ten trening ułożył, więc ja czekam na twojego maila, a my widzimy się z moimi widzami ze mną już jutro, a z tobą jeszcze dzisiaj przy układaniu treningu. Praca trenera, praca osoby, która dba o twoje żywienie i o twoje zdrowie jest bardzo, ale to bardzo wymagająca. Do momentu, gdy wpadliśmy w ten zwariowany okres, moja praca polegała na prowadzeniu treningów, zajęć na sali treningowej, na siłowni. Poznałem dietetykę z każdej strony i tak naprawdę poznałem też trening z każdej strony, dzięki czemu uważam, że doświadczenie jest dużo, dużo, dużo ważniejsze niż zwyczajne zrobienie kursu na trenera personalnego gdzieś tam na jakimś portalu za grosze. Wysłałem do Wojtka ankietę i otrzymałem błyskawiczną odpowiedź na wszystkie pytania, które tam zawarłem. Po odpowiedziach Wojtka stwierdzam, że jest laikiem, jeśli chodzi o sport. Wojtek pragnie zwiększyć swoją witalność, pragnie poprawy kondycji i wyrzeźbienia sylwetki, dlatego ułożę dla niego odpowiedni plan działania do domu. Stwierdzam również, że Wojtek ma zwyczajną nietolerancję laktozy. Dochodzi godzina 22, muszę wysłać, trochę się zejdzie, a Wojtek jutro zaczyna, także widzimy się jutro u Wojtka. Ja wam jeszcze trochę opowiem na temat mojej pracy. Biorę się za rozpisywanie planu dla Wojtka. Siema Maksym, dostałem. Weź się w końcu do roboty. Otrzymałem od ciebie te plany treningowe. Dobra, Maksym, będziemy zaczynać. Jestem już po wstępnej rozgrzewce, bo już się tutaj rozgrzewałem troszkę w domu. Sprzątałem. To co, od czego będziemy zaczynać? Jak wygląda taki początek treningu? No jak jesteś rozgrzany, no to lecisz sobie od początku, tak? Na początek dostałeś ode mnie trening taki, który będziesz sobie wykonywał przez pierwsze 2-3 tygodnie. Mhm. Dobra, przygotowane. Już mi jest gorące, patrzcie, aż hantelki skręciłem, już się rozgrzałem jeszcze bardziej. Czy w ten sposób, trzymając w łokcie... Tak, nie, tak. Tutaj? No. Czy troszeczkę wyżej, żeby ten bark cały czas był napięty. I wtedy, jak będziesz robił przysiad, siądziesz sobie w tej samej pozycji i staniesz, to później robisz wyciskanie rotacyjne. W jakim wieku ludzie się do ciebie zgłaszają mniej więcej? To są osoby młodsze? Przeważnie 18-24 do 30. Okej, okay. Ale starszych też przyjmujesz? Im też jesteś... Tak, oczywiście. To jakby dla starszych osób, wbrew pozorom, jest łatwiej rozpisać trening.
A, dobrze, czuję dupę. Opowiedz mi o tych, dlaczego powiedziałeś, że osobom starszą łatwiej jest wytłumaczyć trening. Nie, niekoniecznie łatwiej jest wytłumaczyć trening, a łatwiej jest im rozpisać trening, bo to ten trening jest dużo prostszy. Co tam? Myczesz się? Kurde, trochę, no. Kurczę, ale czuję już pośladki. No właśnie, a to dwie serie. Dwie serie, a to już czuję tutaj w dole tyłek. Czyli na co dzień jesteś trenerem na siłowni i opiekujesz się swoimi podopiecznymi na jednej siłowni czy na kilku, jak to wygląda? Teraz aktualnie związałem się z jedną siłownią na stałe, jestem tam trenerem akredytowanym. No właśnie, a jak teraz, czy to są twoi klienci, których miałeś wcześniej na siłowni, czy to są pozyskani nowi klienci i ile ich masz aktualnie? Pracując na siłowni, cały czas zgłaszają się do mnie nowe osoby o chęć współpracy online. Bo są osoby, które chcą ze mną pracować, ale nie mają możliwości dojeżdżania do Warszawy. Aha. Czyli nieważne, że na przykład mieszkam w Gliwicach, mieszkam w Poznaniu czy w Gdańsku, można ciebie znaleźć i na przykład do takiego trenera jak ty napisać właśnie o taki trening, tak? Dokładnie. Tylko wiadomo, to nie jest na tyle miarodajne, co trening indywidualny. No wiadomo. Tak? Czyli nawet moment tego, że teraz jest koronawirus, koronaferie dla wielu młodych ludzi, to można śmiało zacząć taki trening, żeby potem na przykład wrócić na WF w szkole, czy wrócić na siłownię i w pełni witalności, a nie... Jesteś zdecydowanie bardziej aktywny. Pytałeś się mnie o to, ile mam osób, tak? Tak. Z tą osobami współpracuję. Regularnie trenuję ze mną 12 osób w tym momencie. 220 godzin w miesiącu. 220 godzin w miesiącu ze swoimi podopiecznymi. Czyli to jest praca, można powiedzieć, na pełny etat. Mimo że powiedzmy, ktoś może ci powiedzieć, a cały dzień w aktualnej sytuacji siedzisz przed laptopem ze słuchawkami na uszach i lecimy w dół. Trochę wyżej dupa. Odpuść, będzie ciężko. Teraz od razu jedno po drugim. Zastanowisz klasyczne pompki. Dobra. Zrób sobie też około 5-8 powtórzeń. Pamiętaj o łokciach i o skiem. Współpracy z osobami online, no to mam w tym momencie już tak naprawdę nie liczę, bo pracuję z około 40 osobami, że tak powiem, regularnie. Wspomniałeś mi, Maksym, wcześniej, że dużo uczyłeś się treningów w praktyce, tak? Ale czy masz wszystkie pozwolenia i tym podobne, żeby taki zawód prowadzić, czy ich nie trzeba mieć? Ukończone wszystkie potrzebne kursy, których i tak nie sprawdza na żadnej siłowni. Nikt nie sprawdza na siłowni kursów, czyli można być trenerem bez żadnego papierka i trenować ludzi? Dokładnie. W tym momencie tak to wygląda, niestety. Ani jedna osoba, z którą pracuję i pracowałem, a przerobiłem pewnie około 100 osób prywatnie, nie zapytała mnie, czy mam coś takiego. Nigdy nie chciał, żebym tego zobaczyć. To jest w sumie dobra informacja dla moich widzów. Z jednej strony dobra, a z drugiej niedobra, bo każdy może takim trenerem personalnym być, ale nie każdy do tej pracy się nadaje. Dobra, przechodzimy do ćwiczenia trzeciego. Najważniejsze jest tutaj w takim treningu online motywacja chyba, nie? Bo jak jesteś blisko osoby na siłowni, to możesz, wiesz, huknąć, krzyknąć, dawaj. A przez internet mogę cię rozłączyć i po treningu, nie? No, słyszę wodę, dobrze. No. Leje się woda. Trzecie ćwiczenie, pierwsza woda. Leje się woda, nie wiem, czy moi widzowie to widzą, ale ze mnie też już się leje i to nie jest ta woda. Pamiętaj, że z czasem tak naprawdę im częściej wykonujesz trening, tym bardziej poprawiasz swoją kondycję i postawę. No właśnie. Teraz trochę luźniej. Kładziesz się na płasko na podłodze, ręce wyciągnięte nad siebie, nogi luźno. Śmiesznie wyglądasz, zrobiłbym ci zdjęcie. Podłogę myłeś, tak? Tak, syn mi wylizał sam. Jak jutro właśnie nie wstanę z łóżka. No, Wojtek, jutro drugi trening. Spoko. Czy Wojtek do roboty zrobi plan 45 sekund? No muszę. Nie kładź głowy, pamiętaj. Głowa nie będzie przedłużeniem kręgosłupa na każdym razie. Nie podnoś, nie zadzieraj głowy. Zepnij dupę, żebyś ten ćwiewego nie odbijał. No i stop. Bardzo ładnie.
wiesz, na co cię stać, dzięki czemu jesteś w stanie to sobie później odpowiednio ułożyć pod siebie. Dobra, to Maxem, to ja się teraz rozciągam, a ty mi powiedz, ile w takiej pracy się zarabia i ile ja, jako twój, powiedzmy, uczestnik, płaciłbym za taki trening online i czy jest różnica między ceną za trening online, a treningu personalny, indywidualny na siłowni? Wiesz co, no tak, no bo ja za trening indywidualny na siłowni biorę 150 zł, tak? Za godzinę. To jest godzina treningu ze mną. No, jeśli chodzi o pracę online, o rozpisanie diety i treningu, czyli tak jak ty odzywasz się do mnie, słuchaj Maksym, rozpisz mi trening i dietę, bo chcę poćwiczyć, jest to koszt 300 zł. Okej. Okay. Tak. Przez okres? To, jaki okres? Przez miesiąc. Przez miesiąc. 4 tygodnie. Tak. Dobra, czyli to jest... 4 tygodnie prowadzenia online. W tym momencie, z racji aktualnej sytuacji, tego, że ludziom jest troszeczkę ciężej i ja też muszę zarabiać, obniżyłem swoją cenę dla widzów do roboty o 50%. Okej, okay, czyli moi widzowie, moi drodzy widzowie, jeśli chcecie skorzystać z takiego treningu, jak ja dzisiaj skorzystałem, tylko w pełnej okazałości, razem z dietą, razem z wszystkim, bo do diety za chwilkę przejdę, możecie skorzystać z tego kodu, jak to? Do roboty. Po prostu. Do roboty 50. Do roboty 50 piszecie do Maksyma i możecie taki trening przed wróceniem na WF, przed wróceniem na siłownię poćwiczyć, a ja się jeszcze troszkę porozciągam. Maksym, teraz musisz ocenić tą moją krótką, ale intensywną pracę. Jesteś sprawny ruchowo, nie masz przeciwwskazań przed tym, żeby się ruszać, żeby ćwiczyć. W żaden sposób nie jesteś pospinany, masz dobry zakres ruchowości, jesteś sprawny. Jesteś zdrowy, więc możesz ćwiczyć, tylko pamiętaj o tym, żeby uważać oczywiście przy wykonywaniu tych takich bardziej skomplikowanych ćwiczeń. Super Maksym, ja dziękuję Ci bardzo za ten trening. Za chwilkę idę na zakupy, biorę się za gotowanie tego posiłku według Twojego planu dietetycznego. Zrobimy sobie obiad. To nie jest odcinek Gotuj z Wojtkiem. Po prostu jestem już po treningu, wziąłem prysznic, poszedłem na zakupy. I teraz gotuję to, co Maksym mi napisał, czyli robimy spaghetti z mięsa milonego, z indyka, pieczareczki, cebula, makaron razowy i kilka innych dodatków i za chwilkę będziemy to smażyć i jeść. A z takim małym chłopczykiem, na przykład rocznym, to nie trzeba mieć odważników, żeby poćwiczyć i proszę bardzo, bicepsy można robić i ciach, i do góry, i na dół. Ale warto mieć trenera, żeby ta postawa była przyuważona, aby... Dajcie łapkę w górę dla Julka. Julek, będziesz jadł to zaraz? I zostawcie subskrypcję, jeśli Wam się to podoba, to wszystko, to co tutaj robimy na tym kanale, bo my bierzemy się naprawdę do roboty, a nie jakieś takie, wiecie, kanapeczki. Odrywając się od gotowania, przypominam o moim kodzie do AliExpress Wojtek 10, a całą instrukcję znajdziecie w opisie, więc możecie też kupić sobie taką tarkę na przykład, a ja biorę się dalej za gotowanie. Tak jak widzieliście w tym odcinku, różne zawody można wykonywać w domu i niekoniecznie potrzeba do tego licencji. Dzisiaj pokazałem Wam zawód dietetyka oraz trenera personalnego, takiego online, przez internet, że tak powiem. Widzieliście to w dzisiejszym odcinku, michę warto trzymać, a Wy oczywiście zobaczcie kanał Maksymalnie, gdzie ja tam wystąpiłem i również był związany challenge z jedzeniem, a w sumie z niejedzeniem, więc zajrzyjcie do Maksyma na kanał i napiszcie, że jesteście od do roboty. A ja tutaj trzymam tą michę dalej i od jak najdłużej. Wojtek jest już po treningu, a jak chcielibyście zobaczyć, jak radzi sobie w wyzwaniu bez jedzenia przez 4 dni, no to zachęcam do oglądania, możecie przejść sobie tutaj.